Ponieważ wszechmogący Bóg czyni to, co chce i spełnia swoją wolę i jednocześnie na świecie istnieje zło, to w sposób logicznie konieczny Bóg chce zła i istnienie zła jest zgodne z jego wolą. To oznacza, że Bóg jest odpowiedzialny za każde zło, każdą krzywdę, każdą niesprawiedliwość, która jest na świecie. I proszę Państwa, Bóg Biblii przyjmuje pełną odpowiedzialność w tym zakresie. Księga Wyjścia 4. Pan rzekł, kto czyni człowieka niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Powtórzonego prawa 32. Ja zabijam i ja sam ożywiam. Ja ranię i ja sam uzdrawiam. Izajasza 45. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Dzieje apostolskie 4. Zeszli się przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i z pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co Twoja ręka i myśl zamierzyły. Pamiętaj.